Hej, siemano, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Bonguś i dzisiaj opowiem wam o moich pierwszych wrażeniach i w ogóle pierwszym kontakcie z Xboxem serii X, który jak widzicie jest właśnie tutaj. Nie będzie to typowy materiał, w którym to otwieram konsolę i mówię wow, ale ona jest super, raczej powiemy sobie właśnie o takich doświadczeniach płynących z pierwszych dni jakby użytkowania, co sądzę na temat nowej generacji konsol na podstawie Xboxa, bo PlayStation oczywiście nie mam. Ale zanim zaczniemy mówić właśnie o Xboxie, to chciałem wam przypomnieć, że biorę udział w projekcie Jaroka i jeśli byście mogli i bylibyście chętni i chcielibyście oddać głos, no to w pierwszym linku w opisie właśnie tego materiału możecie wejść sobie na stronkę, wystarczy zjechać na sam dół, kliknąć Bonguś i kliknąć Vote. A teraz już przejdźmy do Xboxa. Konsole nowej generacji pojawiają się raz na 7, 8, 6 lat, w zależności od tego, jak dana firma postanowi. No i tak jest również i w tym przypadku dostajemy nowego Xboxa, który prezentuje się naprawdę spoko i pierwsze wrażenie właśnie z obcowania z tą konsolą jest naprawdę pozytywne. To co muszę powiedzieć, to dla mnie fajnym zaskoczeniem jest to, że naprawdę przejście z Xboxa One X, którego również miałem w edycji Gearsów, było naprawdę takie płynne, nie było jakichś zauważalnych różnic, jeżeli chodzi o interfejs, ale właśnie z drugiej strony możecie sobie pomyśleć, skoro nie było przejścia jakiegoś wielkiego, no to czy w ogóle ta nowa generacja faktycznie jest nową generacją? Jeżeli chodzi o obecny status, to wydaje mi się, że jest to trochę przejście jak z, nie wiem, Xboxa One na Xbox One X, gdzie tego przeskoku jakiegoś super nie uświadczymy, poza oczywiście zdecydowanie krótszymi loadingami oraz tą grafiką 4K, która jest naprawdę wyraźna. Jeżeli chodzi o mnie, to grałem właśnie na tym Xboxie w gry wstecznej kompatybilności, takie na przykład jak odpaliłem CS-a z Xboxa 360. Nie wiem czy wiecie, ale akurat ja taką grę posiadam. Z tego co wiem, ona jest chyba wycofana już w sklepie internetowym, dlatego też nie można jej chyba zdobyć, ale w każdym razie robiliśmy również live'a właśnie, na którym testowałem te giereczki i myślę, że pewnie jeszcze zrobimy nie jednego live'a, na którym będziemy testować Xboxa, byście mogli tak naprawdę zapytać mnie o wszystko, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę elegancka sprawa, gdy ja robię live'a, wy pytacie mnie o Xboxa, no i ja odpowiadam na bieżąco. Testowaliśmy również właśnie jakieś gry we wstecznej kompatybilności. Z tego co pamiętam, z Xboxa One odpaliłem Sunset Overdrive. Tu jestem trochę zaskoczony, że nie ma jakiegoś wielkiego przeskoku i to dalej działa na przykład w 30 klatkach. I tak naprawdę przeskakując właśnie z jakichś gier, które właśnie śmigały w 60, to właśnie w tym Sunset Overdrive mega było widać te 30 klatek, które szczerze powiedziawszy do tej pory mi nie przeszkadzały. Jednakże właśnie gdy interfejs jest ultra płynny i tak naprawdę wszystkie inne gry są ultra płynne, no to ten Sunset Overdrive widać, że to jest 30 klatek. Ja na Xboxie serii X mam tak naprawdę dwie giereczki, które są wskazane, że są ulepszone pod właśnie tą konsolę. Jest to Assassin's Creed Valhalla oraz właśnie Need for Speed Hot Pursuit, który leci tutaj, jest to remaster. Szczerze powiedziawszy, kupiłem Need for Speed Hot Pursuit remaster, ponieważ był najtańszy z oferty. W drugiej ręce miałem Call of Duty, które kosztowało 330 zł, co dla mnie jest po prostu porażającą ceną i na pewno tyle nie wydał na grę, która z tego co pamiętam kampanii ma 4 godziny, więc postanowiłem sobie kupić Need for Speed, który szczerze powiedziawszy, o coś się wyświetliło, który szczerze powiedziawszy kiedyś ograłem i bardzo mi się podobał, dlatego postanowiłem sobie sprawdzić jak to wygląda na Xboxie serii X i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę fajny przeskok, jakby wszystkie te krawędzie są ultra dobrze wygładzone, ponieważ jest to 4K, więc macie jakby upscaling, anti-aliasing bardziej, czyli wygładzone krawędzie, bo rozdzielczość jest tak, nazwijmy to, wystarczająca, że bardzo ładnie to wygląda. To samo zauważam w Assassin's Creed Valhalla, że również cała szczegółowość jakby otoczenia jest naprawdę na wysokim poziomie, widzimy każdy pojedynczy listek praktycznie na drzewie, jest to naprawdę, wiecie, takie wow, ale jednak dla mnie przejście z konsoli Xbox One X na Xbox Series X jest trochę jakby półgeneracyjnym skokiem. I właśnie wydaje mi się, że w PlayStation akurat to łatwiej można wytłumaczyć, ponieważ jest tam cyfrologia, czyli mamy PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, które uważam, że jest PlayStation 4,5 i PlayStation 5. Także wydaje mi się właśnie, że taki półgeneracyjny przeskok jest to ta generacja konsol, w której zauważymy tak naprawdę wyższą rozdzielczość i szybsze działanie. I obecnie tak naprawdę nic więcej, bo gry są crossgenowe, czyli gry wychodzą jednocześnie i na Xboxa One X i na Xboxa Series X. Serii X, no wiecie o co chodzi. Ale tak jak tutaj właśnie wrócę do tego półgeneracyjnego przeskoku, to czy faktycznie jest sens kupować obecnie tę konsolę, skoro jakby nie ma na niej gier i jedyne dlaczego ja ją kupiłem, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Może dlatego, że jestem gadżeciarzem i bardzo lubię, wiecie, mieć nowości etc. i mi się jarać. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to może nie jestem zawiedziony, bo faktycznie konsola oferuje nowe, fajne funkcjonalności, ale nie jest to takie, dla mnie przynajmniej nie było to takie wow.
wiecie, że oh my god, ale to jest super. No nie mam tego efektu, no i szybsze czasy loadingu, to jest zauważalne, tylko że wiecie, po chwili myślicie, że tak powinno być, że tak powinny się gry ładować. No ile będziecie się podniecać tym, że ładuje wam się szybciej? Chcę, żeby ten materiał był bardziej potraktowany jako siemano, jestem graczem, użytkownikiem i jakie zauważam takie, nazwijmy to, podstawowe różnice, niżeli elo, jestem recenzentem i teraz powiem wam, że głośnik w konsoli nie ma głośnika. Wiatrak w konsoli naprawdę cicho działa. Tak, kultura pracy Xboxa One... mogliby zmienić nazewnictwo. Kultura pracy Xboxa Series X jest naprawdę na wysokim poziomie, ale prawdopodobnie tego będziemy mogli się spodziewać również w konsoli konkurencji. To, co przeważnie również oprócz samej konsoli jest dosyć ważnym tak naprawdę punktem nowego sprzętu, jest kontroler i w przypadku Xboxa Series X mamy tak naprawdę dosyć sprawdzoną konstrukcję, która jest jeszcze, nazwijmy to, bardziej minimalistyczna. Wydaje mi się, że minimalnie, bardziej również owalna, posiada tutaj chropowany tył. I to jest z jednej strony naprawdę spoko, że kontroler od Xboxa jest dobry i został dobry i zmian jest tak naprawdę niewiele, ale obecnie jest na, wydaje mi się, trzecim miejscu kontrolerów w nowej generacji, bo wyprzedza go nawet Switch z racji haptycznych wibracji. Tutaj akurat nie mamy dużo zmian, ale jest oczywiście tego plus i minus. Minus jest taki, że no nie mamy zmian, więc nie czujemy żadnego progresu. Jednakże plus jest taki, że do Xboxa Series X podłączycie stary kontroler i w pełni będziecie mogli się cieszyć doświadczeniami płynącymi z rozgrywki, więc nie musicie na start wydawać dodatkowej kasy, by grać na dwie osoby na przykład. Oczywiście poza zmianami takimi jak przycisk share oraz inny rodzaj krzyżaka, chropowany tył, i to chyba tak naprawdę tyle. Tak, wydaje mi się, że tyle. A, USB typu C. No to w padzie nie zauważymy znaczących różnic. On jest naprawdę wygodny. Nie czuję jakoś dyskomfortu tego, że pad się nie zmienił. Jednakże właśnie patrząc na wzgląd tego, jak wygląda to w konkurencji, no to widzimy naprawdę, że po prostu Microsoft stanął w miejscu, jeżeli chodzi o kontroler. Wydaje mi się, że Microsoft może to w bardzo prosty sposób naprawić. Wypuści na przykład, nie wiem, Xbox Elite Controller wersji trzeciej i tam będą haptyczne wibracje i wszystko inne. A przez to po prostu nie chcieli zwiększyć ceny podstawowej konsoli Xbox Series X, bo jak wiecie, ona jest naprawdę super pod względem jakby wydajności, cena do jakości. Cena do jakości tak wypada naprawdę spoko, więc akurat tutaj jeżeli chodzi o kontroler i to, że wspiera on przez to stare kontrolery, jest naprawdę spoko. A gdyby wypuścili kontroler, który właśnie ma dodatkowo jakieś super funkcje, jak kontroler z konkurencyjnej konsoli, no to jak dla mnie jest to ok rozwiązanie. Oczywiście na plus należy również uwzględnić tutaj opcję Quick Resume, czyli wracanie do gry po nawet wygaszeniu konsoli w kilka sekund, wydaje mi się, że kilka sekund będzie dobrym określeniem. Jest to naprawdę fajne i szczególnie dla osoby takiej jak ja, gdy gra sobie w Need for Speeda i lubi sobie na przykład zagrać 3 wyścigi, odejść od konsoli, pójść sobie na PC-ta coś sprawdzić, wrócić, znowu zagrać 2 wyścigi, no to jest naprawdę super rozwiązanie. Jednakże właśnie, tak jak chciałem powiedzieć, podsumowując już cały materiał, poza bardziej szczegółową grafiką oraz szybszą pracą na dysku nie zauważamy tutaj tak naprawdę znaczących różnic. Czekamy na totalnie nowe gry, które nie będą crossgenowe, tylko będą napisane specjalnie pod Xboxa Series X i PlayStation 5. Jednak jak wiecie, to naprawdę będzie długo trwać, ponieważ Xbox zapowiedział, że gry na starą generację będą się pojawiały jeszcze 2 lata i będą to gry crossgenowe, czyli będą pojawiały się i na Xbox One X i na Xboxa Series X. Podczas gdy chyba PlayStation powiedziało, że ich wsparcie dla poprzedniej generacji będzie wynosiło jeszcze 3 lata. Nie wiem, czy to znaczy, że będą po prostu wychodziły gry multiplatformowe przez te 3 lata, czy również uwzględnia się w tym, że ekskluzywy również będą pojawiały się przez 3 lata od daty premiery. Także podsumowując ten materiał, bo robię podsumowanie 50 raz, wydaje mi się, że jeżeli nie jesteście jakimś super tutaj maniakiem gadżetów i nie lubicie mieć super nowości, na przykład nie czujecie potrzeby wydawania hajsu, to naprawdę konsola nowej generacji może poczekać, bo poza właśnie szybką pracą na dysku, najbardziej szczegółową grafiką, jeżeli macie telewizor 4K, to zobaczycie. No, nie ma tutaj jakiegoś specjalnego przeskoku. Cena gier jest naprawdę zatrważająca, jeżeli chodzi na przykład o Call of Duty za 330 na Xboxa. Więc jeżeli nie przeszkadza wam to, że wasz Xbox dłużej wczytuje gry i macie na przykład monitor Full HD, który tak naprawdę nie zaoferuje wam nic więcej, niżeli właśnie poprzednia generacja, no to wydaje mi się, że zdecydowanie możecie poczekać rok, dwa, aż jakby sytuacja nowej generacji się trochę rozwinie i zobaczymy właśnie pierwsze gry, które będą pisane specjalnie
pod nową generację konsol. Czy ja jestem zawiedziony z zakupu? Zdecydowanie nie, ale wydaje mi się, że opłacalność tak naprawdę zmiany konsoli jest naprawdę na niskim poziomie, nie ma takiej potrzeby. Myślę, że to tyle w tym materiale, mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście na Wasze komentarze liczę w sekcji komentarzy, tak, możecie wpisać, co uważacie o tej generacji konsol, czy w ogóle próbujecie właśnie się przesiąść obecnie, czy jednak jesteście bardziej stabilną emocjonalnie personą i jesteście w stanie poczekać chwilę na to, by właśnie kupić nowego Xboxa. Mówił do Was oczywiście Bonguś, pamiętajcie o łapce w górę i subie, jeżeli materiał Wam się podobał, no i do usłyszenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!